Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj troszeczkę później, tak nietypowo, dlatego że dostałem kodziki na grzybki na nadchodzący event Black Friday, więc stwierdziłem, że nagram taki dodatkowy film, troszeczkę w ramach rekompensaty za to, że wczoraj nie było filmu, a miał być nagrany z W50 właśnie z Maga. Jak widzicie, lekki progres tutaj zrobiliśmy, jeżeli chodzi o level, no i niestety nie wrzucałem tego odcinka, dlatego że tak jak we wtorek w sumie się czułem w miarę ok, tak w środę znowu mnie tutaj ta w gardle zaczęło drapać, znowu to przeziębienie lekko wróciło, że po prostu jak nagrywałem zaledwie tam 20 minut, to chyba w tym czasie musiałem zrobić 6 albo 7 cięć, bo po prostu musiałem się czy tutaj napić, czy odhasznąć tak bardziej, czy coś, gdzie no nie wypadało tego wrzucać do filmu, więc musiałem to bardzo pociąć. Pociąłem to i całokształt wyszedł w sumie średnio, więc stwierdziłem, że nie chcę za bardzo bubla wam wrzucać, co też za tym idzie, filmu nie było. Jakieś tam lożki zrobiliśmy, troszkę ekspa wbiliśmy, dzisiaj wam powiem, co się działo i na koniec przejdziemy do konkursu, bo pewnie to was najbardziej ciekawi i wspomnę tutaj tylko, że mam 5 kodów łącznie, więc będzie 5 zwycięzców. Jeden kodzik jest na 500 grzybów, więc myślę, że to akurat fajna nagroda. Dwa kodziki są na 125 grzybów i dwa kodziki są na 50 grzybów. Więc no myślę, że spoko, nie? Wylosujemy sobie 5 osób, ale to już szczegóły podam wam na końcu. Co tu się działo? No generalnie jutro na W50 mamy nowy poziom. Aha, i kciuka w górę pamiętajcie, żeby zostawić i komentarzyk, bo to w ramach konkursu, to jeszcze powiem na końcu, ale już teraz możecie zostawić tego kciuka, będzie mi oczywiście miło. No i tak jak mówię, dzisiaj jest ostatni, 19 w zasadzie dzień kalendarza, jutro będzie ostatni, 20 i nowy level, więc chciałem dla was w środę nagrać właśnie ten film tutaj z Maga, żeby ten nowy levelik wbić na jeszcze wyższym poziomie, bo wiadomo, że dostajemy więcej expa dzięki temu, bo level dostajemy pełny, nie ma znaczenia, czy mamy połowę levela, czy 3/4, czy ile tam, po prostu dostajemy jeden pełny level, to oczywiście pewnie wiecie. Dlatego też chciałem nagrać z tego Maga i jakiś tam progresik zrobiliśmy. Miałem bodajże 370, poczekajcie, bo tu mam dla was te lochy, to jest chyba pierwszy loch, który mi padł. W ogóle zobaczcie, wczoraj 10.57, właśnie o tej nagrywałem dla was odcinek, no ale niestety nie doszedł on do skutku, powiedzmy. I tak jak mówię, tutaj miałem 373 level i chyba pół, czy coś takiego mniej więcej. No i właśnie od tego lochu się zaczęło. Tym lochem, ten loch pokonaliśmy dość szybko, 300 milionów expa. No i okej, kolejny loch, który wczoraj pokonaliśmy, to był Heimdall. Heimdall, który padł nam w strefie mroku. Tutaj wam mogę pokazać, jak to wyglądało. No on nam niestety jeszcze nie dał 300 milionów expa, ale miałem na niego jakieś fajne procenty i padł dość szybko, więc to akurat git, ale wczoraj głównie skupiliśmy się, jak widzicie, w sumie to nie widzicie, ale jak możecie się domyślić, na tornadzie, dlatego że nalożki nie mieliśmy i nie mamy w dalszym ciągu jakichś dużych tutaj procentów na tym magu, ale tornada naprawdę dużo zrobiliśmy. Dzisiaj co prawda wiedźma akurat chciała takie rzeczy, co ona dzisiaj chciała, buty, dokładnie. Butów mieliśmy dość sporo po wczorajszym właśnie tym odcinku, powiedzmy, więc no tych butów jakby troszeczkę jej dzisiaj oddałem, bo tak to miałem ekwipunek cały zawalony jakimiś drogimi rzeczami z tornada. No i tak jak mówię, to tornadko głównie się ruszyło. Możecie porównać z poprzednim odcinkiem, ile zrobiliśmy, ale sporo. I taki sobie cel w sumie postawiłem, żeby ten 375 level dobić i to się właśnie stało. No i jutro będzie 376, więc zawsze to delikatnie do przodu. No i co? No tutaj teraz celem jest tak naprawdę na ten weekend epicki, myślę, że znalezienie broni 60%, bo mamy te 58, może tutaj dla pachołków, no ale teraz będę, no tak jak mówię, z lochami troszkę postoimy, bo nie ma tu jakichś dużych procentów, no ale głównie chciałbym ten Esteros w końcu machnąć. Jak ten obrońca padnie, to padnie od razu niepalna. Co za tym idzie, zdobędziemy sobie jajeczko właśnie tutaj do wody, czyli do, dzięki temu więc znajdziemy tego Posejdonga. Już tutaj w pupilach nakarmiłem rozpira na 200 dokładnie dzisiaj, więc no będę musiał coś innego karmić w kolejnych dniach, no bo do zamknięcia portalu jeszcze nam dużo brakuje. No i tak jak mówię, no światło jest akurat ok, mrok wygląda tak. Światło troszeczkę zepsułem, szczerze mówiąc, bo jak widzicie, mam bardzo dużo tych cytryn i już od dłuższego czasu powinienem karmić dwa pety naraz, czyli jednego i drugiego 3 razy dziennie. Natomiast tego nie robiłem, no jak widzicie, tych cytryn mi się troszeczkę odłożyło. Natomiast jak pewnie wiecie, od jutrzejszego dnia będzie ten event Black Friday, w tym też event petów, więc przez 3 dni łącznie zużyjemy 27 cytrynek, tak, bo będziemy mogli 9 razy dziennie karmić, więc no troszkę tych cytrynek nam odejdzie. Właśnie, ważna informacja odnośnie Black Friday, co się dowiedzieliśmy jakby my wszyscy jako gracze dopiero po informacji wczorajszej, że szansa na
że faktycznie będą dropić i czarne, i legendarne gemy, natomiast na legendarne gemy szansa nie będzie, nie wzrośnie, czyli będziemy ją mieć taką samą, jaką mamy w tym momencie. Co za tym idzie i co to jest, co najwięcej dla nas znaczy, to to dla graczy w zasadzie S40, że nie będzie można dropnąć tam i tak legendarnych gemów, bo po prostu nie mamy nawet jednego legendarnego itemku, więc nie mamy w ogóle szans na te legendarne gemy, a jak, tak jak mówię, jak ona nie wzrośnie, no to po prostu będą same czarne, więc to jakby prostuje. No myślałem, że to zrobią troszeczkę lepiej, taki event jest raz do roku, więc myślałem, że to S40 też na tym zyska. Oczywiście i tak zyska, bo czarnych gemów full set i u siebie, i u pachołków da nam bardzo dużo, jeżeli chodzi o lochy, no ale niestety tych legendarnych klejnotów być nie będzie. Więc tak wygląda, jeżeli chodzi o event, to takie małe sprostowanie. Jeszcze taka ciekawostka odnośnie W50, bo wczoraj tak naprawdę się dowiedziałem, że jest tutaj taki gracz jak Tobi. Tobi, jak widzicie, gra paladynem. No i jak możecie zauważyć, Tobi ma full set wielkanocny. Nie wiem jak, nie wiem jak on to zrobił, nie wiem jakim cudem. Oczywiście Wielkanocy na W50 jeszcze nie było, bo W50 wyszło nie wiem kiedy, ale w lipcu dokładnie. No a wiadomo, itemki wielkanocne są w okolicach kwietnia, więc po prostu no jakby do kwietnia nie będzie tutaj tych itemów wielkanocnych. Natomiast Tobi już, tak jak mówię, od wczoraj go zauważyłem, że tam pisali w ogóle na kanale, na tawernie i tak dalej, że Tobi ma te itemki same wielkanocne, także polecam go atakować. Z tego co wiem, jak się do niego napisze, to może nawet zdjąć broń, jeżeli ktoś jest za słaby na niego, i po prostu te itemki sobie zgarnąć, no bo wiadomo, że to jest boost do klasera, a co za tym idzie do expa, więc no ciekawa sprawa, nie wiem jak to się stało, nie wiem czemu, z tego co pisali tam z jego gildii, to po prostu wszedł pewnego dnia na grę, zalogował się i okazało się, że już miał dodane te itemy w klaserze i po prostu pozmieniał wygląd, no dziwne. Podobna sprawa była z tą bronią z Tornada 500+, dlatego że poczekajcie, pokażę wam, o dokładnie to tutaj na górze. Z tego co wiem, i tak było w sumie na W50, to już w okolicach chyba 200 leveli ktoś ją miał, jakiś niski level, i dzięki temu można było ją znaleźć do klasera, a jeszcze nikt na serwerze nie miał Tornada 500+ ukończonego, więc to dziwne zjawiska, można by powiedzieć, się dzieją, no ale tak to po prostu wygląda. Także tak jak mówię, no lożków za dużo nie zrobiliśmy, tutaj portali wam nie będę pokazywał, bo to akurat nie jest nic ciekawego, dzisiaj już ubity, odcinek troszeczkę spontaniczny, bo te kodziki dostałem dosłownie przed chwilą, tak więc też no w sumie spoko rekompensata za brak odcinka wczoraj. I tak jak mówię, no głównie to Tornado wbiło nam właśnie ten 375 level. Tutaj jeżeli chodzi o twierdzę, to nic ciekawego, przygodomat nam stanął na 15, więc teraz go zbieramy, zobaczymy ile się udało zbierać do 393 poziomu. Tutaj twierdza, no to cały czas ta akademia się buduje. Runki, jeszcze robiliśmy skipy tak naprawdę do wczoraj albo do przedwczoraj. Jak widzicie, w tym momencie mamy 7,5 nowen trigintilionów. To jest bodajże S120. Od 10 nowen trigintilionów się zaczyna S121. Ktoś mnie pytał ostatnio o tabelkę, taką właśnie, w sensie skąd, jak ja to obliczam, tabelka jest w opisie do tego, tam się nazywa runy czy coś takiego, tam możecie sobie wbić. W każdym razie na tym S120 już stanąłem i nie mam zamiaru kupować żadnych skipów, już nie wydaję na to grzybów ani nic, po prostu będzie to sobie leciało samo z siebie, od czasu do czasu tu zresetuję, ale skipów już nie kupuję, bo myślę, że S120 to już jest spoko ilość run i myślę, że te 60% sobie wbijemy dzięki temu, no nie w broniach, no bo tak naprawdę nam tylko i wyłącznie brakuje czterech broni z jakąś runą 60% i to wszystko, i runki na tym magu będą już zamknięte. No i okej, okay. I to tak w skrócie, co się działo na tym odcinku, który ostatecznie nie doszedł do skutku. Tak to w tym momencie wygląda, więc tutaj powolutku do przodu. No i co, teraz myślę, że mogę wam powiedzieć o tym konkursie. Tutaj sobie jeszcze odpalę na drugim monitorze, w sumie na tym samym odpalę, wy i tak tego nie widzicie. Tak jak mówię, dostałem na ten event Black Friday 5 kodzików łącznie. Jeden jest na 500 grzybów, dwa są na 125 grzybów i dwa są również na 50 grzybów. I kodziki, tak jak mówię, chciałbym rozlosować podczas tego eventu, żeby może ewentualnie jeszcze komuś pomóc jakoś tam rozwinąć postać. I teraz tak, najważniejsze co musicie zrobić, to zostawić oczywiście kciuka w górę pod tym filmem, zostawić
subika, najlepiej z dzwoneczkiem, ale generalnie subika, żebyście było widać, że mnie subskrybujecie, no i oczywiście napisać komentarz. Komentarz myślę, że dowolny, ja jakby odblokowałem w ogóle wszystkie osoby, które jakoś tam wyłapały bana w ciągu tych, no już prawie w sumie 2 lat kanału bodajże, chyba coś takiego, już w styczniu będą 2 lata, więc odblokowałem te wszystkie osoby, także każdy może napisać komentarz, cokolwiek, może być to jakiś pomysł na temat, na odcinek czy coś, mam w ogóle kilka z poprzedniego odcinka tematów, jak będzie takie typowe klikanko lochów, to się do nich odniosę, tam bodajże od Leandero i jeszcze jednej osoby, której niku nie pamiętam, ale wiem o tym, zapisałem to sobie, więc się do nich odniosę, jak będziemy odcinek jakiś z klikania lochów robić, natomiast no teraz taki odcinek szybko pogadankowy, więc wiadomo, nie ma co. Tak więc po prostu byle jaki komentarz, subik najlepiej z dzwoneczkiem i łapa w górę pod tym filmem. Losować będziemy zwycięzców z komentarzy, użyję do tego specjalnej strony, ja już tak kiedyś robiłem, więc jakby to, kto tam mnie dłużej ogląda, nie powinno być mu to obce. No i zrobimy po prostu 5 losów z rzędu i załóżmy od najwyższej nagrody do najniższej standardowo. I teraz tak, nagrywać film z losowania będę około 15 w sobotę. Od razu sobie zastrzegę tutaj, że mogę tego nie zrobić i mogę dopiero to rozstrzygnąć po weekendzie, chociaż nie chciałbym, jest na to może 1% szans, nie chciałbym tego zrobić, ale może się tak zdarzyć, więc tutaj żebyście nie byli źli, ale generalnie, tak jak mówię, postaram się w około 15 w sobotę nagrać ten film i od razu wam go wrzucić, bo to będzie dosłownie kilka minut. Więc do około właśnie 15 w sobotę macie czas na to, żeby brać udział w tym konkursie poprzez zostawienie właśnie komentarza. Czy to jakiś temat na odcinek, czy to jakiś może generalnie, w sensie o czym mogę pogadać na odcinku takim z klikania lochów, czy może generalnie jakiś odcinek na bazie czegoś zrobić, czy co tam wam sprawia jakieś trudności, czy czegoś nie wiecie, czy jesteście ciekawi. Nie musi być tylko odnośnie Shakesa oczywiście, mogą być też inne rzeczy. No ale to już inwencja wasza powiedzmy, albo może być po prostu byle jaki komentarz, to jakby nie ma wymogu i tyle. I tak jak mówię, do około 15 w sobotę mam nadzieję, że macie czas i ja wtedy nagram film, od razu wam wrzucę i zwycięzcy, tu od razu też powiem, żeby nie było, zwycięzcy mają czas na napisanie komentarza pod tym filmem z wynikami oczywiście, żeby tam mi podać jakiegoś maila czy coś, to już sprecyzuję, jak już tych zwycięzców wylosuję po prostu w tym filmie sobotnim, to mają czas do niedzieli, do wieczora, żeby się odezwać pod tym filmem i dać do siebie jakiś kontakt. Jeżeli tego nie zrobią, to ja w niedzielę wieczorem te kody, które mi oczywiście zostaną, bo może na przykład się zgłosi zwycięzca, nie wiem, 50 grzybów, a nie zgłosi się ten na 500 albo na odwrót, wiadomo, różnie to może być, no to ja te kodziki myślę, że na Discordzie po prostu rozlosuję, tak o, wylosuję sobie osoby do nich, napiszę im te kody, wyślę, bo tak jak mówię, chciałbym to rozdać podczas tego eventu Black Friday, żeby, bo to jest, z tej okazji je dostałem jakby, nie, więc żeby to było wszystko ok i fair. I tyle, chyba wszystko powiedziałem, więc w skrócie, żeby wziąć udział w konkursie, jeszcze raz to subik z dzwoneczkiem najlepiej i żebym ja widział, że te osoby subskrybują. Po prostu, żebym widział, że wy subskrybujecie, jeżeli wygracie. Druga sprawa to jest film, kciuk w górę pod tym filmem. No i oczywiście komentarz, bo z komentarzy będę losował. I chyba wszystko powiedziałem, to co miałem powiedzieć, mam nadzieję, że wszystko jest jasne, jeżeli czegoś nie wiecie, to możecie pisać, będę odpowiadał w komentarzach. W sobotę około 15 będzie film z wynikami, tak jak mówię, wtedy będę nagrywał, więc może tam około 16 wleci jakoś w tych godzinach, mam nadzieję oczywiście, że mi się uda go nagrać, no i tam powiem, co zwycięzcy powinni zrobić dalej. I chyba tyle, także ja wam jeszcze raz dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to tego kciuka w górę, chociaż jeżeli bierzecie udział w konkursie, to i tak już pewnie zostawiliście komentarzyk, no i chyba wszystko, i ten subik. Od razu powiem, że jak będę losował sobie zwycięzców, to jest taka strona specjalna, gdzie losują mi się właśnie z komentarzy i od razu tam jest link do waszego kanału, więc ja od razu sobie otwieram to w drugiej karcie i temu kanałowi po prostu daję subskrypcję, żeby nie było potem, że ktoś sobie założy nowy kanał, będzie od razu ta jego nazwa taka sama i żeby ktoś tam się pod zwycięzcę nie podszył. Więc tak jak mówię, to od razu dodaję do subskrypcji, żeby wiedzieć kto, co i jak. Zresztą robię screeny tych kont, bo już na pierwszych konkursach były takie osoby, które chciały się podszyć, oszukać, więc to takie działania prewencyjne. Dobra, to wszystko. Jeszcze raz dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Komentarze są dla was, kciuki w górę, subiki, pamiętajcie o tym. A i możecie jeszcze na Discorda wbić i na Twitcha. To tak przy okazji, zapomniałem powiedzieć na początku, to powiem teraz. Trzymajcie się i cześć!